Dzień dobry, witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Szanowni Państwo, to nasz ostatni dzień w Lublinie. Wymeldowaliśmy się z hotelu. To był bardzo, bardzo miły pobyt i bardzo smaczny. Jesteśmy po obfitym śniadanku i po kawce, która była wręcz konieczna, żeby tutaj wyruszyć. Funkcjonować. I pozwiedzać Muzeum Wsi Lubelskiej, do którego właśnie zmierzamy. To mam tak. Oj, może 8 zł. Może tak. Niestety, raczej nie. Chociaż, przepraszam. Jest rzeczywiście. Zaczynamy zwiedzanie. Wrota do wsi lubelskiej się otworzyły. Słuchajcie, to jest naprawdę spory teren. Patrzymy teraz na mapkę i rozglądamy się wokół i to rzeczywiście jest taka odtworzona wieś. Ja już wyhaczyłem ważną rzecz, że tu jest jakaś kuźnia. Może ktoś tam kuje cały czas noże, jakieś tak fajne rzeczy. Aha. Musimy to znaleźć wszystko, będziemy spacerować, zwiedzać. Super, naprawdę. Duży teren. Zapowiada naprawdę. Się bardzo fajnie. Przed nami punkt pierwszy i tu już się zaczyna fajny klimat. Jest trochę błotko, więc można się rozglądać, ale trzeba też uważać pod nogi. Można zajrzeć do środka, ale najpierw spojrzenie w górę robi wrażenie. I co tu mamy w środku? Wiatrak z Zygmuntowa, typu holenderskiego, no właśnie, w którym tak był wygląda. Młyn. Chciałem powiedzieć, że jak w Holandii właśnie. Ale fajnie. Bardzo ładny wiatrak. A to nasz lokalny polski. Młyn, co jaki wiatrak? No wiatrak młyn. To był taki dawny wiatrak elektryczny po prostu, oni prąd tu produkowali. Razem z mąką. Mąkę na prąd? Tak, bo to wiatraki były, że przerabiali mąkę na prąd kiedyś, jak nie było prądu takiego zwykłego. No tak. No. Przed nami punkt drugi. Kuźnia z Urzędowa. Z Urzędowa? Aha. A nie Urzędowa? Z Urzędowa. No. Z różnych miejsc. Ja patrzę, że są jakieś noże. Ja widzę stale jakąś winicę, ale noże jeszcze mi nic. Musisz sobie wykuć. No. Nie ma tak. Tutaj punkt trzeci i czwarty, kapliczka z Kolanówki i zagroda z Urzędowa. Jaki dach! Fajny. Chcemy zobaczyć z bliska. Drewna cały czas. Tak, w ogóle tutaj bardzo ładnie pachnie. Wchodzimy do środka, można? Nie, chyba nie. Nie, zaraz zobaczę. Nie, czekaj. Można zajrzeć, wow. Ciemno jest. No jasne. Za mało mąki, żeby prąd produkować nam. Bo... Wszędzie by się obchodzić. Ojej, można na dach? Nie, zakaz wstępu. No tak, już mam odpowiedź. Ale są różne sprzęty i tak fajnie. I tutaj dach widać tak od wewnątrz. Tutaj różne naczynia. Wszędzie kosze wiklinowe. Tu jaki piec. Ulala. I wchodzimy do zagrody. No tak, tu jakieś zwierzątka. Ciekawe czy są, bo tutaj potem naprawdę są drewna mnóstwo. O jest. Co? Cześć stary. Co ty tu robisz, stary? Cześć. Cześć, pięknota. Ojeju. Dzień dobry. Cześć, zajączku piękny. Czy króliczku, nie wiem. Puchaty. Tu też coś może jest? Być może. A nie, tutaj nie. Chyba, że jakaś ten wąż albo małpa i weszła na górę, a wąż się schował. Tak, to może się później spotkamy. Też wszystko pozamykane, ale taka urocza zagroda. Ale jest. Ale ty masz chatę wypasioną. No. Gościu. Kicaku. Kicak. Ale fajny jesteś. Piękny kicak jesteś. Cześć. Cześć. Oj. Nie, no nie oj, dam mu, bo mnie użra, ale dam mu powodę. A nie, już mnie gryzie.
Cześć, tak leży sobie cały dzień na jedzeniu i tylko nie musisz nigdzie kicać. Przecież ja tak fotel robisz. W sumie coś tu jest. Tu masz all inclusive. Siema, stary. No, ale patek dobry. Sianko. On by w jakiejś reklamie mógł grać spokojnie, nie? Patyku. Czegoś puchatego. Tak, masz patyka. Cześć. Masz patyka. Tu, sianko, patrz, sianko. Sianko, o. Ten też sobie zjada. Tu masz, tu masz. W jakieś nowe zapachy mu tu przynieśliśmy. Ale fajne też. O Jezu, jakie są tu mogonki, nie mogę. Tu mogę nie wieść, drodzy państwo. Może być to jamo niedźwiedzia. Jak tak, jest. Słyszałam, że niedźwiedzie w takich domkach mieszkają właśnie. Chodzisz? Dzień dobry, panie niedźwiedziu. Zajęte. Obiad. Oj, gdzieś wyruszył na polowanie chyba. O, a tutaj jakaś kolejna kryjówka. Tam zajrzysz? No wiesz, no nie chcę w tej kraszeni głowy. Co, jakaś spiżarnia? Co to może być? Ale wymyślam. Sobie kiedyś. Każdy co tam potrzebuje, to sobie wymyśli, co to było. To taka chata przejściowa. A nie, to tam się wchodzi. Na podwórko? Co? Ojej, ładnie. Cała chatylla. A, urządzona bardzo funkcjonalnie. Nie, no ładne. Ja. Fajnie, fajnie. Tutaj znowu sianko. Czy tu ktoś mieszka? Tak na co dzień? Teraz siano nikogo nie widać. Ale siana. Nie, musi być tu. Ja myślę, że są tutaj. To jest skarbiec po prostu na siano. To znaczy, że one wszystkie są na wolności. Rafał, bo ja w tych zadaniach z naszej gry z drapki dla par miałam podziwianie różnych gwiazd z tobą. No. Miałam zorganizować. To chciałam ci właśnie pokazać wielki wóz. Aha, ale śmiech. Oje, zaliczone jakie, zadanie. No dobrze. Bo tak to wiesz, w środku nocy będziemy musieli leżeć teraz. Ja ci spełniłem to, bo jak weszliśmy do naszego autka, to ci pokazałem wielki wóz. Super jest to, jesteśmy teraz w jednym punkcie, a tam widać kolejne chaty, naprawdę cała wieś. Teraz wracamy wspomnieniami do Kazimierza. Tam też była taka studia. O, gąski. Gąsiego. Gąganią. Fajne zrobili sobie takie rynienki. No i tutaj woda sobie stała dla konia, czy dla czegoś tam. Aha. Napił się. Aha. Dawaj, nabierzesz nam trochę wody? Też fajnie studia, że tu deski w tą, tu w tą i powkładane jak takie jęga. Gramy? Ale nie, właśnie chciałam powiedzieć, że głupo. Tak? Ale w sumie we mnie, no jak na studnie, może nie jakoś bardzo zwiadro. Koło się kręciło tu. No, chyba tak. Idziemy, bo wyczailiśmy tutaj jeszcze zwierzątka. Gęsiego. Tak, gęsiego tu trzeba chodzić, bo tutaj są jakieś gęsi, kaczki, kury. Wszystko, co jest piękne, gdakające. Tak. Ja cię kręcę, ale kaczuszek. Tak. O, tam są łabędzie, też widzę już. A tutaj jest towarzystwo kaczuszek. Tak, piękne kaczuchy. Kwa, 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 kwa. O, biegną do ciebie jakieś ptaszyska. Co tam jest? Wybranie. Ale piękne, nie? Nie wiem, one z ludźmi tu w sumie przebywają cały czas, nie? Są gęsi. Ale nie idą gęsiego, zobacz, tak po bokach idą wszyscy. Jak się czujesz, Diocha, w towarzystwie zwierzaczków? Odnajdujesz się. Tak? Bo też jesteś zwierzak. Tak, dziwaczka. Ten piękny taki. Taki Elvis trochę. Dumny kogut. O, jak gdaka pięknie też. Ale wszystkie tutaj zebranie na obiad po prostu przyszły. Kaczuszki się przyglądają w sumie. No i super. Cześć kogut. Co ty robisz, Grażyna? Słychać tutaj też inne dźwięki. Ja widzę coś, co się na mnie tak patrzy niebezpiecznie trochę. Ja się już boję trochę. Ta jest na łańcuchu, więc ta jest chyba jakaś niebezpieczna. Ojej, jaki tam jest kozioł wielki. Jakie macie rogi. Adam się przygotował do natarcia. Tak? Tak. Myślisz? No.
Cześć. Cześć, kody. Jakie piękne. A tu w sąsiedztwie nieco łagodniejsze towarzystwo. Dzień dobry panią. Ale ładniutkie, jejku. Ja dzisiaj mam taki sweter, bo tak się tu wpasowałam w towarzystwo, bym powiedziała. Tak. A tu masz sweter z futra alpaki. Futra. Wełny. Wełny alpaki. No. Także tutaj trochę mogę się wtopić, bo ileś tam wełny, nie wiem jakie jeszcze jest. Tu można sobie wejść do środka, zajrzeć. Takie miski. O, pokój. Ojej. Niechkalny. Powrót do przyszłości. No tak. Wszędzie krzyże. Drewno. Drewno. A, tutaj jeszcze stroje. W takich pościeli obrusów to nawet gdzieś tam... Gdzieś się zachowało. Nie ma. Takie pamiątki. Naczynia najróżniejsze. Chyba docieramy do centrum tej wsi. Tak, ale to pokazuje, żebyśmy tam nie szli, a razie tylko dopiero później. Tak? Tak. A gdzie powinniśmy iść? Każe nam tu zobaczyć ten... Dziewiątka, dziesiątka. Nie, dziesiątka jeszcze tutaj, zagroda jest żabna. Czekaj. A, to chyba ta jest jeszcze dziesiątka. Tutaj co kurka wychodzi. Nie wiem czemu ja się boję tu trochę. One są takie jak się gonią gdzie. Nie wiem. Znaczy nie, że boję się, ale po prostu czuję, że mógłbym mnie pogonić bez sensu, tak? Kurka, ty nas nie pogonisz? Nie. Idziemy sobie dalej. Do kolejnej zagrody. Tutaj też można wejść do środka. O, po takich schodach. Tam też jakieś pozostałe naczynia różne. Jak uwaga, to też wyposażenie kolejne. O, aha. Ale przystrojone. Na odkuć jakiś. Aha, kwiaty wszędzie. A tu jakie ozdoby są? O nie. Nawet ta harmonia, instrument. Zegar, kołyska jako piękna. Co to? Leży, no. Zwiedziliśmy Wyżynę Lubelską i tutaj trochę oszukamy trasę, bo dalej musielibyśmy się kierować do jedenastki, ale no, teraz mamy tutaj zespół dworski. Więc zamiast wracać i iść tam, to pójdziemy tu i w dół gdzieś. Tak, bo to jeziorko takie ładne, no, także na razie będzie zespół dworski. Przed nami dworek z huty Dzierżoniskiej. Jej, jak malowniczo. Ale taka niu. Nie. W sumie teraz tak też wygląda. Obiekt wyłączony ze zwiedzania, ale przeuroczy. To taka chyba się namurowana tutaj. No. Tu można zajrzeć, wiesz? O, czekaj, bo tu się wybieram. Na terenie mieści się też restauracja. Teraz jest nieczynna, ale w sezonie można korzystać. To mnie zaintrygowało. Tabliczka. Do dentysty. Dobra, idziemy. Ja miałam iść przed wyjazdem, ale byłam chora. Patrz. Co? Te spodnie ludzi, którzy próbowali uciec od dentysty. Myślisz? Dentysta, sadysta. Idziemy. Gdzieś na uboczu prowadzą nas takie korytarze. Ja już się boję. I co? Nie wyskoczył żaden dentysta zza rogu. Lekarz dentysta i zęby sztuczne. Sara Ettingen-Bastkin. A, nieczynne dzisiaj. Od 9 do 12 z rana i od 2 do 5. A jest 13 coś. Całe szczęście. Uciekamy. Tędy sobie przejdziemy? Właśnie tu jest różnych przejść mnóstwo. Można się tak szwendać i szwendać. Tutaj jeszcze inna zdanie. O, wiaderko. Aha, nie ma wiaderka. Ty, tu mnie taka dosyć płytka. A ja cię opuszczę tam. A ty mnie opuścisz już na zawsze. Tu jaki piękny budynek się wyłonił. Tak, a to jest poczta, którą mieliśmy. To jest wszystko pozamykane, niedziela. No tak. Fryzjer. Jankiel Struzel. A, może brodę też by ci ogarnął. Myślisz, że to jest barber też? Zajrzyjmy, zajrzyjmy. O, jak ładny. Co to jest? Czekaj, troszkę się odbija wszystko w szybie. To jest? O, jaki strażacki fajny. Rozumiem tylko z napisem. Tak, mydło jeleń. Świeże baterie. Czekaj. Sklep chyba jakiś.
jakieś wagi. Sklep żelazny jest napisane. No właśnie. Żelazka dawne, ale fajne. Jak sklep. Super to jest odtworzone, naprawdę. Wyroby tytoniowe. Idziemy. Fabryka. O, ale super klimat. Co tam masz? Piwiarnie i restauracje. A, też się tak dobijasz. To taki pub w sumie. Sprzedaż wędlin. O Jezu, jakie to jest fajne. Jest tam jadalnia, pijalnia. Aha. To fajne. Jest stoliczki. Tu można zamawiać. Okienko do odstawiania naczyń. Nie, no po prostu wszystko, każdy szczegół przemyślamy. A tu co? Ja widzę jakieś lalki. A może to... A nie, czekaj, co to jest? Zabawkowy może? Tu jakieś plakaty opowieści miasteczkowej piwiarni. A po drugiej stronie taka bryka. Piękny wóz strażacki. No można wsiąść do niego? Chyba... Nie. Wow! O, ja. Ale wysłużone siedzenie. No, na strażynach się siedzi. Wiele akcji przeszedł. Tak. Ale wnętrze można zobaczyć. Ale czaj, że to mogło kiedyś rzeczywiście no brać udział w czymś. Wow. 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 Cześć. Jak w naszym aucie. Ale super. A oprócz tego siedzenia tutaj są jeszcze liczniki, przebieg podany, wszystko zobaczcie. Tutaj woda, olej, wszystko stare, ale jarę. Co z tyłu widać? Nic nie widać. Jestem ciekawa tego budynku, co tu się znajduje albo znajdowało. Tutaj cały ryneczek, kościół jest, jakieś kioski. Matko, jak to jest uroczo, malowniczo. A ty znowu coś kręcisz. Co ty tam kręcisz? Nie ma nic zawleczonego. Aha. Rynek ze studnią. A, są jakieś słuchaweczki, czyli gdzieś można sobie pewnie włączyć jakiś przewodnik. A, trening widzę w Kołowrotku. Co tam jest w środku? Zajrzyjmy do krawca. Szmul Goldman. Ale naprawdę są takie miary i różne widzę, że to jest kamizelka. No też ma to swój urok, klimat, fajny, no, naprawdę. Świetnie jest, naprawdę. A tu pracownia cholewek. Widać coś? Tak, takie te. To jest w środku buta. Jakieś całe maszyny. Mhm. Świetne. Fajnie odwzorowane jest, naprawdę. Tu kościółek. Budki, studnia. Wystawia może budki. Budki? O jacie. Cała półka jest, cała ściana w butach. Tu kolejne oknie widać. Wystawione. Ej, to spokojnie by mogło być teraz w jakimś sklepie też, nie? Tak wyglądają. By tam mogły się cenić. Proszę Państwa, na sekundeczkę. Ale jest bardzo zimno. Tu da się wejść? Nie. A, tutaj szafc jest. Ale fajny tutaj dalej szef. Można przejść. Tutaj ganek jakiś. Można sobie też wybrać. Ale jeszcze idziemy przy sklepach. Nie, to chyba domek jakiś. Nie, to domek. Jako jadalnia z kuchnią. Ładno, nie? Wow. Bardzo ładno. Tak niekulturalnie może zaglądać przez szybkę, ale tutaj jest stolik z obrusem, tam gramofon, płyty winylowe. Naprawdę, takie fajne klimaty. Tak, też zajrzała to jakaś wieża. Te kioski takie urocze są. Jest to tak spokojnie bardzo. Tak. Taki klimat naprawdę jest wiejski. Cudowny. I to, że jest kontakt ze zwierzętami, też to tak stwierdziliśmy, że to jest takie kojące, uspokajające. Bardzo jest przyjemnie. Warunki do zwiedzania bardzo fajne nam się trafiły, jak na luty, bo jest słonecznie, zimno, ale no i tak przyjemnie. I dużo czasu tu można spędzić. Tak myśleliśmy, że dzisiaj jeszcze zwiedzimy Majdanek. Teraz nie wiem, czy zdążymy, ale z drugiej strony szkoda tutaj tak by było, by nie przebiec. No właśnie, nie wiem do której, czy do 16, czy 17. Tutaj jest w niedzielę do 15 czynne. Także jeszcze trochę czasu mamy. Ale brama! Jak no, wieże. Ciekawe. I można zajrzeć do kościoła. Tak, ja takiej instalacji też. Aha. Kościół z Matczyna. To jest taka wieża. Ale piękny taki drewniany też. No. Naprawdę. Nie, świetne miejsce, naprawdę. Na pewno warto odwiedzić Muzeum Wsi Lubelskiej na spacer. Myślę, że cały dzień tu można spędzić spokojnie. Tam jeszcze krzyż taki widać i makietę.
A ja już zajrzałam, jak to jest w środku ładnie. Wow. W latach 80. XVII wieku powstał. Okej. Drewniany właśnie. Msze święte się odbywają normalnie. 7 mszy w ciągu roku. A z terenu kościoła taki piękny widok na wodę. Jeszcze to słońce tak się mieni. Te promienie. Pięknie. Jesteśmy gdzieś na obrzeżach Lublina chyba, nie? Bo tam taka trasa. Ale z centrum blisko, nie? Ile jechaliśmy? Niecałe 10 minut może chyba. Może 10 minut od centrum, tak naprawdę auto. Także super naprawdę, żeby pozwiedzać. Warto. No zobaczcie sami ten ryneczek. Cudnie. Słuchajcie, ja tu pokręciłam. Mówiłam, że zespół dworski będzie. A to było miasteczko, co zwiedziliśmy. Czyli to nie było żadne centrum wsi, tylko normalne miasto. Tutaj jeszcze teraz będziemy mijać. Czekajcie, jesteśmy tutaj. Miasteczko, nie takie miasto wielkie, takie małe miasto. Tutaj jezioro, czyli wokół tego jeziora. Czyli tam na dole jeszcze chyba jest cały teren. No ale sprawa wygląda tak, że chcieliśmy dzisiaj też zahaczyć o Majdanek, bo chcielibyśmy zobaczyć takie historyczne miejsce też. Szkoda tutaj poganiać, ale chyba jednak... I chyba będziemy tam się właśnie kierować, bo szybko zamykają właśnie Muzeum w Majdanku. Także musicie tutaj przyjechać i zwiedzić całe muzeum, drugą część i nam opowiedzieć jak było. Mam nadzieję, że was zachęciliśmy do tego. Naprawdę warto. Bo warto. Super. No, to taki spacer. Kontakt ze świeżym powietrzem, zwierzętami, piękną przyrodą. Nie bójcie się pszczół, żadna nie lata na razie teraz. No jest naprawdę pięknie, klimatycznie i pachnie drewnem wszędzie. Ty, nawigator. Co? W lewo idziemy. No ale nie, gdzie my jesteśmy tak na mapie? Dlatego pojęcia nie mam. Tak mi szkoda. No pięknie. Lecieć. Sobie wybudujemy kiedyś taki domek. Tak. I zrobimy taki piękny ogródek razem. Będziemy sobie razem siedzieć. No ale tą bramę to bym sobie zbudował, bo jest piękna. Ja bym tu mogła mieszkać spokojnie. Czekajcie, ale co? Jestem ciekawa, bo właśnie ta restauracja, o której mówiliśmy i jeszcze jest jakiś sklepik, gdzie można kupować pamiątki, ale też jest teraz nieczynny. Ale czy to jest sklepik taki na niby, czy naprawdę? No właśnie, można przez szybę zobaczyć. Środki uzyskane z prowadzenia tego sklepu przeznaczone są na udostępnienie ekspozycji muzealnej, czyli w sezonie to jest sklepik taki, z którego można korzystać, a ogólnie jest to dworek z Huty Dzierżońskiej. Czyli to, co mówiłam na początku i was oszukałam, bo zabraliśmy was w inne miejsce. Wróciliśmy tutaj, a teraz kierujemy się już do wyjścia. No przysięgam, naprawdę szkoda wychodzić tak szybko. Bardzo ładnie. Właśnie sobie myliśmy buty w kałuży. Jesteśmy tak ubłoceni, że będzie pamiątka stąd przywieziona w aucie. A tak a propos, to nadal zachwyca nas możliwości, które... Zachwycają nas możliwości, które daje podróżowanie samochodem. I to jest taka wygoda. Naprawdę cudowne. Szanowni Państwo, kończymy tego vloga, ale ruszamy w dalszą podróż, także zachęcamy do zwiedzania Lublina razem z nami. Dziękujemy za oglądanie tego filmu i za wspólny spacer. Zapraszamy do subskrybowania jak zawsze, kliknięcia dzwoneczka przy subskrypcji i zostawienia łapki w górę. I jak zawsze, do zobaczenia w kolejnym vlogu.